Ten drugi dzień mojej pracy. Podobno Mike powiedział mi, że pierwsza noc była trudniejsza wcześniej. No ale przynajmniej jestem wyluzowany i pozytywnie nastawiony, gdyż grałem przed chwilą na Fort, pokonywałem bossa Scotta Cawthona i o, naprawili wentyle. Jakieś takie ciekawsze i o wiele większe. Pokonywałem Scotta Cawthona i to jego ciekawą muzyczkę miałem po prostu w głowie zakadowaną, mam przez to mam o wiele lepszy humor. Może jestem na końcu trochę smutna, to przynajmniej jestem nastawiony pozytywnie do mojej nowej pracy. Chodźcie, misiaczki, miśki Frediczki, diczki, czy nieważne. Te wentylacje, takie są takie, o wiele straszniejsze, no są takie duże, że mi się ich nie chce sprawdzać, ale na pewno są one takie same? Tak, są takie same. A widzę, nowy system kamer tu wprowadzili. Czemu? Chciałem takie stare, jakie były w pierwszej nocy, coś tak pozmieniali ją. Dosyć szybko. Kurczę, no. Dziwnie to troszeczkę wygląda, no bo tak. Nie mogę się z tym za bardzo zapoznać. Dobra, kamery. Nic tutaj nie ma nowego. Zaraz pewnie odejdzie Bonnie. No, w sumie. Tylko widzę, że jedyne światło jakie świeci danego koloru, jak co oni to później u Bonniego jest niebieskie, tego światło. U Frediego jest żółte, a u Chiki. Jak zawsze żółte. To chyba ktoś dzisiaj wyjdzie, bo tak zaktywowałem te stare animatrony. Tak coś dziwnie zaczęły gruchotać im gdzieś, no to pewnie zaraz wychodzą. To coś, to Mango jakaś rozwalona, rozczłonkowana. Znaczy, ale mam nadzieję, że się dzisiaj nie ruszy, no bo w sumie mamy już pierwszą rano i... Dobra, widzę, odkryłem sekret, że oni tak nie ma, jak to mi Mike mówił, że oni jak się ruszają, to po prostu tak dziwnie, jakby to powiedzieć, no po prostu kamera się niszczy i uciekają, a tutaj uciekają prędkością światła i po prostu nagle ich nie ma. Tutaj, no i nakręcamy marionetę. Dobra, Bonnie już tutaj. Widzę, że on tak troszeczkę śmiesznie działa, no bo zasłania tego po środku. Ciekawe. Tu też nikt nie poszedł oprócz tego Bonniego. Okej. Tutaj w wentylacjach nic. I tutaj... Tutaj coś jest? Tu też nic nie ma. W korytarzu. O! Foxy! Widzę, że jakiś stary się już ruszył. Zadzwonię może? Widzę cię, strażniku. Mike, słuchaj, ten stary Foxy, to on, słuchaj, jak on działa z tą maską, czy na niego ta maska działa, czy on wie, bo słyszał, że mówi do mnie, strażniku. Nie, na niego trzeba świecić latarką. Na niego inaczej nie zadziała nic. I ogólnie, dlaczego tak późno dzwonisz? A to ty do mnie miałeś nie dzwonić? Nie, to ty do mnie, że musisz dzwonić. Słuchaj, jedyne, co ci mogę powiedzieć, to, że on może robić specjalne takie ataki, no bo może mieć założoną maskę, on ma to gdzieś, świeci na niego, nawet gdy, nie wiem, na przykład, kiedy jeszcze go nie ma. Nawet kiedy stoi Old Freddy w korytarzu, który wyjdzie dopiero za noc, dopiero jutro wyjdzie, musisz również świecić, no bo nie wiadomo, czy on tam stoi, no bo on jest zbyt duży i może go zasłaniać. Tak więc, nawet go słabo go widzisz w korytarzu. Skąd ty to wiesz? Obserwuję cię na kamerach. Ja jestem w domu swoim. Na jakich kamerach? Zobaczysz na nagraniu u mnie. Dobra. Ciesz się, już ci wszystko wytłumaczyłem. Ale o co chodzi z tym lisem, że się wspina po ścianach? Jego też trzeba pilnować, żeby nie wszedł ci do pokoju, chociaż w sumie teraz to się pilnuj, marionetko, bo ci się skończy. Pa, pa. Dobra, Chica w korytarzu, widzę, stoi razem z Mangle. Widzę na ścianie, Mangle wisi. A ten tutaj, to co? On tak będzie, to tak stał. Typu w końcu pójdzie. Są ciekawsze rzeczy do robienia niż stanie w korytarzu i czekanie na mnie, wiesz? Są ciekawsze rzeczy, ale no jak ty wolisz stać, no to proszę bardzo, ja ci nie zabraniam. To coś tu wciąż stoi. To coś, tak mówię, coś, bo nie wiem co to jest. Ale skoro tutaj nie mam ten, to pani Chica jest. I jak
zwykle jest tu, okej. Macha. Dobra, poszła, chyba, nie wiem. Tak. I to można łatwo nabrać. W wentylacjach nic? Wciąż? Wciąż nic? Rozumiem, że oni się nawzajem nie wyganiają. Jak są w pokoju, w których na przykład, nie wiem, na przykład jak do wentylacji jeden wejdzie, no to jak drugi tam ma wejść, to sądzę, że go nie wygania. Przynajmniej tak. Przynajmniej jeśli nie chodzą wentylacjami na zmianę. A, czyli z tego co widzę, to zmienili wentylację, zmienili Boniego, zmienili system działania tej animatronów. Czyli piesza noc w sumie była mi niepotrzebna, bo i tak te instrukcje jego były mi w sumie niepotrzebne, no bo w sumie i tak wszystko się pozmieniało. Okej, nie ma... To coś jest? Nic. Friday, dobra, niech on podejdzie tu, to przynajmniej wtedy może będzie sobie głowę zawracać. Ale tym koleżkiem, który przed chwilą wisiał, to już się musimy chyba zająć. A to kiedy tutaj było? Czy już nic nie ma? No w sumie... Pewnie już sobie pewnie stoję poza moimi drzwiami. Co to za dźwięki? Czy to przypadkiem nie oznacza, że to coś tutaj stoi? Chwila. Dobra. Nie ma tego liska, więc w sumie maskę mogę założyć. Dobra, już chyba poszli. Nie wiem, sprawdźmy. Nie myliłem się i nie myliłem się. Świetnie, tu coś jest. No, chyba? Tak, nie ma. No ale mogę przynajmniej wrócić sobie do domku. Co tam u was? 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. A! Dobra. Się bałem, że coś mi to zaraz zrobi. Okej. Dobra, możemy już iść do domu.